Witam, witam bardzo serdecznie na kanale Iwi Tarot. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, co z tą miłością? Bardzo prozaiczne, bardzo pytanie właściwie każdy z nas sobie zadaje, co dalej, co z sytuacji, w której jestem właśnie. No i dlatego tutaj mam dla Was trzy grupy kart. Tu jest pierwsza, druga, trzecia. Proszę, wybierzcie sobie jedną z nich. Za chwilę sobie zobaczymy, co tutaj w danej grupie jest, co tam drzemie dla Was. Już na wstępie Wam powiem, że ogólnie zajmuję się czytaniami z kart Tarota na każdy miesiąc, każdy znak zodiaku słyszy, co dla niego mają moje karty w temacie miłości i pracy. Dobra, chyba już sobie wybraliście którąś grupę, więc ja chowam te grupy, daję na bok, by rozłożyć pierwszą grupę karty dla osób, które wybrały właśnie tą grupę. I tutaj jest energia, jakiej się znajdujesz. Tutaj jest trójka denarów. Słuchaj, nie wiem. No tutaj jest ktoś, kto po prostu pracuje tutaj na tej karcie, ten pan. Jakiś posiłek właśnie rozkłada na talerze. Jest tutaj, bardzo się stara, chce przypodobać się drugiej połowie. To jest, mówi też o osobie, która czuję się bardzo samotna. Może ty jesteś właśnie w takiej sytuacji, gdzie właśnie tak się czujesz. Niby jesteś w związku, ale tak coś nie gra. Starasz się, ale coś jeszcze nie iskrzy, jeszcze czegoś brakuje. No zobaczymy, co tej karty właśnie powiedzą dla ciebie. To może będzie widać tę kartę. Tu ją damy. Nie, nie widać tutaj nic. Dobra. Tutaj rozkładamy sobie. Od końca. Karty sobie zostawiamy na później. Tu położymy. O nie, strasznie się odbija światło. Tutaj. Żeby nie przeszkadzały po prostu. Słuchaj, ty jesteś w sytuacji, gdzie się nudzisz w tym swoim związku. Zobacz, jak to współgra z tą kartą. Z tą kartą. Tu może jesteście w domu, siedzicie przy telewizorze, nic właściwie się nie dzieje, może już ze sobą nie rozmawiacie, to w związkach, a jeżeli jesteś sam, czy sama, samotna, to właściwie no, z przyjaciółmi spędzasz czas, ale to też jest takie... Nie cieszy cię to, nie bawi, jakoś tak, no jesteś w takiej sytuacji właśnie, że no są te wakacje, no są, ale no co mam ze sobą zrobić, no kurde, no nudy. Nie doceniasz właściwie tego, co masz, że masz może przyjaciół koło siebie, ale ty tego nie chcesz, ty szukasz czegoś nowego. Masz nadzieję na zmiany, masz nadzieję, że coś... No ale właśnie o to chodzi, żebyś ty coś zrobił, coś zrobiła ze swoim życiem.
tutaj właśnie w tej siódemce mieczy. To jest coś takiego, że to są jakieś nowe pomysły. To jest takie rozwiązywanie inaczej niż zwykle, więc musisz to zrobić. Tak, masz nadzieję, że jak coś tam ci chodzi po głowie, chodzi ci coś po głowie i to może udać się zrealizować. Może masz takie nadzieje, że sobie siedzisz tutaj właśnie i może idziesz z psem na spacer i myślisz, co tutaj zrobić, no jestem sama. No kurde, muszę się stąd wyrwać, tak? Jeżeli jesteś w związku, to myślisz, może gdzieś pojedziemy. No bo to właśnie, tutaj jest właśnie świat i tutaj jest karta Rydwan, więc masz przyjaciół, ruszysz, jakiś etap musisz skończyć, więc musisz skończyć z tym siedzeniem w domu, siedzeniem takim nic nie robieniem, takim w ogóle zmienić myślenie, tak? No musisz zmienić myślenie, no kurczę, no bo tak, jeżeli nie ruszysz tyłka z tej kanapy, to nic się nie zacznie dziać, prawda? Więc tutaj świat mówi o kimś, gdzie kończy jakiś etap i zaczyna nowy. Rusza tyłek z kanapy i jedzie. Albo rozmawiasz, umawiasz się z kimś przez internet i może go odwiedzasz, tak? Czy ją odwiedzasz? Różnie to naprawdę może się wszystko potoczyć. Tutaj jedziesz samochodem, to jest dalszy ostateczny wynik, więc ty pojedziesz gdzieś na jakąś wycieczkę, może na jakiś urlop, może kogoś poznasz nowego, bo to jest nowa miłość, to są nowe jakieś przeżycia. Może pojedziesz do kogoś na ślub, tak samo może być i tam możesz kogoś poznać. Możesz pojechać za granicę, możesz być zaproszony czy zaproszona. Jeżeli jesteście małżeństwem, to jest taki świeży powiew wiatru, powietrza, że kurczę, jedziemy gdzieś wreszcie już z tego domu i musimy coś przeżyć. I właśnie to się stanie dla osób, które wybrały grupę pierwszą. No świetnie. Moim zdaniem to jest super. Zobaczymy, co tutaj dalej karty mówią. Tu jest, słuchajcie, obfitość, dostatek. Zobacz, jeżeli się tylko ruszysz, zaczniesz zmienić to swoje myślenie, docenisz tą swoją połowę, jeżeli jesteś w związku, jeżeli jesteś sam, to pojedź gdzieś. Może zostaniesz faktycznie gdzieś zaproszony czy zaproszona i zobacz zobaczysz, że ten świat jest piękny, jest otwarty dla ciebie, jest po prostu i spełni twoje życzenia o nowej miłości. I te nudy, takie to siedzenie w domu, to już po prostu będzie przeszłość, to już będzie twoją historią. No niestety, no niezbyt chlubną, no bo przecież, no jak można tak siedzieć i nic się nie robi? Ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle. Dobra. Dobra, jaka będzie runa dla ciebie? No, znalazłam książeczkę, słuchajcie, bo gdzieś ją położyłam. Tutaj jest runa Nauthis. Proszę. Zobacz, za chmury księżyc wychodzi. To tak jakbyś ty wychodził z tego domu. Dobra, tak sobie to wyobraziłam. Zaraz wam przeczytam, o co to chodzi. Afirmację wam przeczytam, tej runy. Żadna przeszkoda mnie nie zatrzyma, a los nigdy mnie nie zaskoczy. No proszę, więc nie ma dla ciebie przeszkód. Ty po prostu musisz chcieć zmian. Musisz naprawdę chcieć, bo podejrzewam, że jesteś fantastyczną osobą.
no, jeżeli kobietą czy mężczyzną, i naprawdę ruszysz się i pojedziesz w świat i znajdziesz tą swoją połowę, albo jesteś w małżeństwie, gdzie po prostu trzeba coś zrobić, by powiało tym szczęściem na nowo, by ten posiłek stał się apetyczny, pyszny i naprawdę miał ci kto pomóc przy nim. No tak, taka metafora, prawda? Ale to jest praca nad związkiem, więc myślę, że jeżeli ci zależy, jesteś w związku, to ty to zrobisz, ruszycie tyłek, jedziecie i kombinujecie razem. Słuchaj, w siódemce mieczy to jest kombinowanie, jakieś wycieczki jakieś za granicę, może do innego miasta, no przecież nie musisz jechać za granicę, żeby coś super przeżyć, prawda? Coś fantastycznego. Tutaj karta od aniołów. Lapis lazuli, czyli lazuryt. Odmieniające życie objawienia lub doświadczenia. Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian, a Bóg wspiera cię na każdym kroku. Czyli każdy twój pomysł będzie jakby odgórnie, góra będzie przychylna twoim pomysłom. O, tak bym skwitowała na koniec to czytanie dla osób, które wybrały grupę pierwszą. Oczywiście, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to zapraszam na iwitarot@gmail.com, to jest mój adres e-mailowy. Zapraszam serdecznie. Może więcej czegoś się dowiecie od moich kart. To tyle dla grupy pierwszej. Tutaj zwijamy te karty, by było miejsce dla grupy, dla osób, które wybrały grupę drugą. Więc grupa druga. Już wam daję, żeby mi się nie pomieszały karty. Pomieszały. Dobra, mam. Dobra. Tu macie energię, słuchajcie, tą, czyli trójka kielichów. To jest radość, radość, szczęście ze znajomymi, z przyjaciółmi. Tutaj macie powód do radości. Zobaczymy, o co chodzi. To jest energia, w jakiej się znajdujecie. Dobra, te karty tutaj odkładam. A tutaj dajemy tak, pierwsza karta, druga, trzecia i czwarta. Widzimy wszystko? Świetnie. O, tutaj. Dobra, tą sobie kartę położyłam. Mam mało miejsca na tym stoliku, po prostu. Dobra, to jedziemy. No, powiem tak, grupa druga. To jest siódemka kielichów, więc ty jesteś w sytuacji, gdzie albo masz wiele, jeżeli jesteś mężczyzną, no to masz wiele okazji do wiele osób, kobiet, które ci się podobają. Nie wiesz, którą z nich wybrać. Jeżeli jesteś kobietą, ty tutaj masz wielu mężczyzn, którego nie wiesz, którego wybrać. Albo ty jesteś jedną z opcji dla kogoś. Z wielu opcji. No i w której jesteś sytuacji? W jakiej jesteś sytuacji? Ty sam czy sama wiesz, w jakiej się teraz sytuacji znajdujesz. Więc tak, myślisz tutaj, masz nadzieję, że gdzieś wyjedziesz, może poznasz kogoś. Może chcesz to swoje towarzystwo zostawić i pojechać gdzieś, poznać kogoś nowego. Może albo z kimś pojechać na przykład na ślub, na wesele. Możesz na przykład, albo ktoś ciebie wziął na wycieczkę, albo z kimś spędzasz czas, nie wiem, na jakieś wczasy, no nie wiem. W jakiej, no ty musisz wiedzieć, o czym ja teraz mówię. Możliwe, że nie z każdym będą rezonowały te karty, więc słuchajcie, no wy to musicie wiedzieć. No, tak powiem. A tutaj
Ta karta. Tutaj bronisz swoich przekonań, bronisz swojego zdania. Może chcesz gdzieś pojechać, a ktoś drugi chce pojechać gdzie indziej, ale ty bronisz tego. Ja chcę pojechać do Ustki, a on chce pojechać w góry. Albo, no różnie, prawda? Wiecie. I teraz co? Albo ktoś trzeci się wpiernicza w te wasze plany. Też tak może być. I ty bronisz swoich planów po prostu. Bronisz. Ty chcesz tam pojechać, czyli tu, czy tam. I co? Jeżeli jesteś w związku, no to oczywiście bronisz tego związku, tego, że chcecie razem. Jeżeli jesteś sam czy sama, to może dyskutujesz, komuś opowiadasz, że masz takie i takie plany, a ktoś chce, żebyś je zmienił. I rzeczywiście może coś się takiego zdarzyć, że twoje plany runą w ostatniej chwili. No kurde, no tak wyszło. Twoje plany runą. No niestety, jeżeli no ten wieża to jest właśnie coś takiego, albo to jest opóźnienie planów również. Jeżeli jesteś ciekaw czy ciekawa swojej sytuacji, tej właśnie, która jest przedstawiona, możemy sprawdzić to w kartach. No wszystko idzie sprawdzić, każde pytanie, to zapraszam na invitarot@gmail.com. Tutaj możemy się umówić na jakieś czytanko i prześledzimy, co tam u was słychać w miłości. Możliwe, że chcesz po prostu... A jak... Przyszło mi właśnie do głowy, że jeżeli nie pojedziesz nigdzie, zajmiesz się osobą, którąś z tych, które tutaj właśnie znasz, i się okaże, że na miejscu po prostu dobrze razem spędzicie czas. Zobacz, bo tutaj jest ta energia szczęścia i radości, zabawy. Czy ty musisz naprawdę wyjeżdżać? Wiesz, o czym mówię? No tak właśnie mi przyszło do głowy. To są różne historie tutaj przedstawione, prawda? Jaka tutaj runa przyszła dla was? Runa Fechu. Zaraz zobaczymy, jaka to jest afirmacja dla was. Kosmos zsyła na mnie dobrobyt i miłość. Więc ty się, kurczę, nie martw, że to nigdzie, na przykład plany ci nie wypalą, bo tutaj... Uważam, że cokolwiek by się nie stało, ty wreszcie znajdziesz to szczęście. A jeżeli jesteś w parze z jakąś osobą, to tutaj może myślicie o różnych rozwiązaniach. Gdzieś chcecie pojechać, a to może nie wypalić. Ale myślę, że i tak coś fajnego wam... Tutaj, słuchaj, wyszło... Zobacz, ta karta, tutaj właśnie ona mówi... o czymś niespodziewanym, więc ja bym się na waszym miejscu tak bardzo nie przejmowała tą wieżą, bo coś spotkacie niespodziewanego, może pewnie coś pięknego, będzie szczęście i radość, może gdzieś pójdziecie na imprezę, może jeżeli jesteś samotny czy samotna, to możesz przecież z kimś, znaczy tam kogoś poznać, albo ktoś cię zaprosi. No. Aniołki tutaj na sam koniec dla was. Apatyt. Postęp zamiast perfekcji. Nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie. Zamiast tego skup się na tym, jak daleko zaszedłeś i na wszystkim, czego się nauczyłeś. Czyli proszę. Piękną kartę też macie od aniołków. Myślę, że osoby, które wybrały grupę drugą, mogą pewnie być zawiedzione, że coś nie wyszło. Oczywiście, że tak. Ale
Ale tutaj karty jednak mówią, że nie ma tego złego, prawda? Góra nad wami czuwa i na pewno nic się złego nie stanie. Myślę, że znajdziesz tą swoją połówkę. Może masz dużo opcji do wyboru i znajdziesz kogoś z tych osób. Możliwe, że ktoś z ciebie, no nie wiem właśnie. Albo po prostu to już z nikim nie rezonuje. No ale tak karty właśnie wyszły. Dla grupy drugiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Teraz zobaczymy, co będzie dla osób, które wybrały grupę trzecią. Tutaj pozbieramy te karty. Okej. Słuchaj, tutaj jest ogólna energia świat, czyli tutaj jest jakiś etap się zakończa i rozpoczyna nowy. Jakiś świat staje przed tobą otworem. Zobaczymy, co tutaj chodzi, o co tutaj chodzi dla ciebie. As mieczy, koło fortuny, śmierć i król buław. Ja już tutaj widzę, że jesteś w sytuacji. O, tutaj te karty sobie położymy, tak jak w poprzednich grupach. I jesteś w sytuacji, gdzie po prostu. Ta karta mówi o twoich myślach. Mówi, byś pozbył się złudzeń, czy pozbawiła się złudzeń. Przestań marzyć. Byś porzuć świat wyobraźni i bierz pod uwagę jedynie fakty. Więc jeżeli jesteś w małżeństwie na przykład, to jest taki wieje chłodem w tym związku. Nie ma w nim uczuć. Właśnie to ta karta mówi o takim związku. Jakby to jest odcięcie. Tutaj jest. No jakbyś tkwił czy tkwiła w nieudanym związku. O, z przyzwyczajenia. Ta karta ogólnie sugeruje, by odciąć się od takiego. Od takich ogólnie relacji, więc. Może wybrały grupę trzecią właśnie takie osoby, gdzie po prostu czuję ten koniec w związku. A jeżeli nie jesteś w związku, to czujesz, może marzysz o kimś, ale karta mówi, byś po prostu tego nie robił, nie robiła, bo to nie ma sensu. Bo ta osoba możliwe, że nawet nie wie, że ty o niej myślisz, prawda? Tutaj nadzieję masz na to, że ci się w życiu zmieni, że coś nowego wkroczy w twoje życie. No ale musisz coś z tym zrobić, prawda? Jesteś jakby przed wyborem. Zobacz, świat mówi, by zakończyć jakiś etap, żeby rozpocząć nowy. I właśnie możliwe, że jesteś właśnie w tym momencie swojego życia. Śmierć mówi o czym? Przede wszystkim o transformacji. Coś się kończysz, by mogło coś się zacząć w twoim życiu. Musisz odciąć coś, co ci nie służy. Zobacz. Te dwie karty, no ty czujesz, że coś jest nie tak i karta śmierci mówi o odcięciu, mówi o rozstaniu, czyli jeżeli jesteś w związku takim nieudanym, to ty się rozejdziesz, to będzie rozwód, tak? A jeżeli jesteś w związku, gdzie chcesz, by go naprawić, to stare jakby myślenie musisz odmienić jakieś te stare nawyki, robić,
coś nowego zrobić, tak? Ale tutaj bardziej mi wychodzi rozstanie, śmierć związku, o którym po prostu już się wszystko wypaliło. Tu jest naprawdę potrzebne dokonanie zmiany w twoim życiu. Wręcz te karty właśnie potwierdzają tak jakby te twoje myśli, że źle się czujesz w związku, w jakim jesteś i tutaj chcesz go zakończyć. Tak bym to widziała. Możliwe, że jesteś królem buław, czyli kimś, kto chociaż może poznasz kogoś takiego. To jest ktoś taki, który kto ma ogień w sobie, którym rozpala wszystko wokół siebie, aż na pewno może rozpalić ciebie. To jest inspirując do działania, czyli może poznałeś, czy no Boże, co ja mówię. Jeżeli jesteś kobietą, to tutaj poznałaś kogoś takiego. On ci pokazuje, że można żyć inaczej, można się cieszyć życiem. Widzisz ten swój związek taki już wygaszony, że no w zasadzie już lata jesteś w tym związku, że z przyzwyczajenia i chcesz skończyć. I myślisz o rozwodzie i podejrzewam, że będzie ten rozwód. Jeżeli jesteś mężczyzną, tu może być, można powiedzieć, że tutaj królowa buław zamiast króla buław. Bo to w zasadzie, to trzeba sobie energię po prostu odwracać. To jest bardziej dla kobiet, ponieważ tutaj jest po prostu król. To jest ktoś, kto z wielkim zainteresowaniem okazuje swoje zaangażowanie. Okazuje swoje zainteresowanie, bardzo szybko dąży do fizycznego zbliżenia. Jest przy tym bardzo szczery. Trudno mu się oprzeć. Jeżeli jesteś mężczyzną, to możesz znaleźć taką kobietę właśnie. Pragnie się tą zaopiekować. Może ty jesteś tym mężczyzną i chcesz zaopiekować jakąś kobietą. Odwracajcie sobie tę energię, bo mi się już język plącze normalnie na tym. Może być osoba w królu buław, może to być idealna osoba dla ciebie. Możecie stworzyć super związek. Ale żeby zacząć coś nowego, musisz skończyć stary etap, to co już nie wychodzi. Popatrz, ten świat, cały czas ci będę pokazywać tą kartę, bo naprawdę to wszystko tak współgra ze sobą. Ok, zobaczymy co dalej w tych kartach będzie. Zobacz, odporność w tej karcie. Jest pięść i zobacz, powiedz, nie chcę tak dalej żyć, muszę zmienić coś w swoim życiu, chcesz zmienić coś w swoim życiu i ty z odwagą zrobisz to. Nawet jak będziesz się bał, czy będziesz się bała tych zmian, zrobisz to, bo ty chcesz tych zmian. Odporność na gadanie ludzkie, odporność na jakieś, nie wiem, złe sytuacje, złe energie. Jesteś odporny czy odporny, bo ty wiesz, czego chcesz w życiu. Jeżeli rzeczywiście masz kogoś takiego, kto by mógł się tobą zająć, to rzeczywiście będziesz musiał, czy będziesz musiała dokonać tych zmian, tak? Tutaj dla ciebie mam runę Mannas.
afirmacja do niej. Już wam mówię. Jako człowiek pojmuję wszelkie związki i więzi społeczne i dzięki temu dobrze czuję się wśród innych ludzi. No proszę, a nie taki osamotniony. Nie chcesz już być tak osamotniona czy osamotniony, tak? A karty, tutaj mi dwie wyskoczyły, więc dlatego wam je przedstawię. To jest azuret. Tutaj aniołki mówią głębokie, emocjonalne uzdrowienie. Twoje serce jest gotowe do uzdrowienia z przyszłych doświadczeń, a ty jesteś gotowy poświęcić czas i energię na opiekę terapeutyczną. Czyli co? Ważne, potrzebne są ci zmiany. Ty już jesteś zmęczony, zmęczona tą sytuacją, w jakiej tkwisz. A tu jest szafir. Nie tak szybko. Twoje zdrowie, szczęście i obfitość wymagają delikatnego podejścia do życia i pracy. Czyli się nie spiesz z tymi zmianami. Spokojnie, spokojnie. Jeżeli jesteś ciekaw czy ciekawa, co tutaj u was w związku może się zdarzyć, może karty wam podpowiedzą, to zapraszam na kontakt ze mną na iwitarot@gmail.com. To wszystko dla was, dla osób, które wybrały grupę trzecią. Mam nadzieję, że pomogłam w jakimś chociaż stopniu. Oczywiście proszę o lajki, o komentarze, o subskrypcje. No i kontakt ze mną. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.